Siema. W serii ukrytych misji z Wiedźmina 3 na moim kanale mieliśmy okazję odwiedzić już Velen, Biały Sad, Skellige, a nawet i Toussaint. I istnieje tylko i wyłącznie jeden region, który został nam do odwiedzenia. Nie sądziłem, że w Kaer Morhen możemy znaleźć trzy ukryte misje i jak widać, bardzo się pomyliłem. Bo nawet tam twórcy poukrywali misje i różne ciekawostki, które wam dzisiaj pokażę. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie i wpadnijcie na Giga, szefowego wiedźmińskiego Discorda. No wszystko tam jest, bratku, no nie wiem czemu cię tam jeszcze nie ma. A my, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Z początku muszę wam się do czegoś przyznać. Wstyd mi. Wstyd, bo mimo 1100 godzin w tej grze i absolutnie niezliczonych przebytych kilometrów na wiedźmińskiej mapie, na dzisiejsze ukryte misje nie natknąłem się ani razu. W sumie to całkiem niezła reklama dzisiejszego odcinka. To pokazuje, jak wielu z nas też ignoruje ten górzysty region, myśląc, że nic tu nie ma, a tu niespodzianka. A oto pierwsza z tych niespodzianek. Misja Wiedźmińska Kuźnia. Misja Wiedźmińska Kuźnia zaczyna nam się w dość nietypowy sposób, ponieważ zacząć ją możemy tylko, jeżeli w samym Kaer Morhen podniesiemy pewną książkę. W wiedźmińskiej twierdzy jest naprawdę sporo rzeczy do podnoszenia i nie będę ukrywać, jestem jednym z tych gości, który po 10 podniesionych zepsutych grabiach rezygnował z podnoszenia czegokolwiek w tej pieprzonej twierdzy i ignorował większość skrzynek, a jak widać, był to błąd, bo na stoliku przy jednym z krętych schodach możemy znaleźć ciekawą książkę. Monstrum albo Wiedźmina opisanie. Na pierwszej stronie są odręczne notatki. Zaraz po podniesieniu aktywuje nam się misja Wiedźmińska Kuźnia. Jeżeli przeczytamy część tej książki, dowiemy się, że książka jest de facto jakimś kluczem, a to gdzie i co otwiera, znajdziemy w kopalni przy Kaer Morhen. Formuła z odręcznych notatek otwiera ukryte przejście w starej kopalni. Warto sprawdzić, co się tam kryje. Za zadanie będziemy mieli teraz znaleźć tą kopalnię. Gra na szczęście zaznacza nam ją na mapie. Kiedy dotrzemy na miejsce, znajdziemy tam, no nie uwierzycie, kopalnię. Sami musicie to zobaczyć. Kopalnia żelaza, wyeksploatowana wieki temu. Za tymi korzeniami coś jest. Zapiski mówią, że książkę trzeba umieścić w specjalnym miejscu. Medalion drży. W tym miejscu obecna jest magia. Kiedy umieścimy księgę na piedestale, odblokuje nam się dalsza część jaskini, a tam dopiero zacznie robić się gorąco. Dosłownie, bo walczymy tam z ogniem. Trudne to do wytłumaczenia, zaraz sami zobaczycie. To nie jest zwyczajna kuźnia. Mój medalion wykrywa magię. Powinienem się tu rozejrzeć. Miech kowalski. Kim jesteś? Jestem ogniem. Duszą tej kuźni. To w moim szarze raduje się stal. Radmir Storkarnet został obdarty ze skóry w trakcie rebelii Falki. To było dawno temu. Kłamiesz. Chcę tylko się tutaj rozejrzeć. Intrus! Nie pozwolę na to! Nie pozwolę! Po pokonaniu tego całego Ifryta, zajrzeć będziemy mogli do tego całego pieca jeszcze raz i znajdziemy tam ciekawą rzecz. Ogień zgasł. Sprawdzę, co jest za paleniskiem. Schowek ukryty za iluzją. Mianowicie mistrzowską zbroję wiedźmińskiego cechu wilka. Nie jest to schemat, który normalnie możemy znaleźć w zupełnie innym miejscu, tylko po prostu kurtka. W tym miejscu znaleźć możemy też schemat wyśmienitych rękawic wilka, ale normalnie bez uprzedniego podniesienia tej księgi nie będziemy mogli zajść dalej do tej jaskini. 8 lat. 1100 godzin w tą grę. Nigdy nie widziałem tej misji. Ifryt to jedno ze stworzeń zamieszkujących wymiar ognia w Wiedźminie i występuje on często w muzułmańskich wierzeniach, jako taki gigachad dżin ognisty.
Następny questik. Tak samo jak w poprzedniej misji, tak samo tych kamieni w Wiedźminie 3 nigdy nie widziałem. Medalion aż drży. Ten głaz musi być nasycony magią. I to jest druga ukryta misja, którą wam dzisiaj pokażę. Misja nazywa się Efekt Cieplarniany. Na misję tą teoretycznie możemy natknąć się szukając ulepszonego schematu wilka, ale ja mimo tego, że pewnie całkiem sporo razy w życiu szukałem tych schematów, nigdy z jakiegoś powodu się nie natknąłem. Jaki w ogóle dzisiaj doedukowany jestem, co, gdzie, szukamy tego, wszystko wiem. Misja Efekt Cieplarniany aktywuje nam się w miejscu, w którym to zauważyć możemy, że coś jest zdecydowanie nie tak z pogodą. Mega się jarałem, jak usłyszałem o tej misji i wierzcie mi, jest to naprawdę, naprawdę fajna misja. Zimno to. Nienaturalnie zimno. Tak jak już mówiłem, kiedy przybywamy na miejsce, Geralt mówi, że coś jest nie tak z pogodą. A kiedy rozejrzymy się za pomocą wiedźmińskich zmysłów, zauważymy, że przebadać możemy całkiem sporo przedmiotów z tamtego miejsca. Między innymi głazy, co do których Geralt będzie miał taki komentarz. Medalion aż drży. Ten głaz musi być nasycony magią. Głazy tworzą trójkąt, który wpływa na aurę tej okolicy. Kto to postawił? Przecież nie Lambert. No też się zgodzę, pewnie nie Lambert. Kiedy pójdziemy dalej w las, metaforyczny las, bo to bardziej góra, zauważyć będziemy mogli, że jest tam jeszcze kilka rzeczy, co do których Geralt będzie miał komentarz. Coś tu jest. Powinienem użyć oka. Ten zapach. Rozmyty jakieś zioła. Zeschłe igły, jałowiec albo tuja. Nasiona to jadu, zdaje się. Sierp, przeżarty rdzą. To musiał być zielnik czarodzieja Skermoren. Wzmocniony magią działał jak szklarnia. Do czasu. Mógłbym spróbować wyregulować te kamienie, ale tylko w oparciu o jakieś instrukcje. Znaleźć też będziemy mogli list od czarodzieja, od którego dowiemy się, dlaczego występuje tam taka anomalia. Notatki czarodzieja? Język trochę archaiczny, ale zrozumiały. Nie będę czytał wam tego listu, jeżeli chcecie, to po prostu sobie spauzujcie, żeby odcinek nie trwał tak jak poprzedni ukrytych misji godziny i 20 minut, ale oczywiście wam go skrócę. Czarodziej Lesbeth, dziwne imię, z założenia chciał tu zrobić i właściwie w sumie zrobił, szklarnię, za pozwoleniem Wiedźminów, znaczy takim no pół na pół pozwoleniem. Pierwszył się i zrobił szklarnię, ale już się Wiedźmini zgodzili. Ostatecznie czarodziejowi się zmarło, albo po prostu zapomniał o swojej szklarni. Czyli dwa kamienie trzeba uderzyć igni, a jeden ardem. Bułka z masłem. Tak jak Geralt powiedział, musimy uderzyć kamienie dwa razy igni i jeden raz ardem, by zmienić pogodę. Robienie odwrotnie albo rzucanie na trzy kamienie ardem nic nie da, już próbowałem, a po wykonaniu tego według instrukcji Geralta odwiedzi nas pewien jegomość. O, komuś nie przypadła do gustu ta zmiana pogody. Robiło się ciepło, bardzo ciepło. W takiej temperaturze mogą tu za jakiś czas wyrosnąć nawet egzotyczne zioła. Podpunkt zadania misji nam się zmieni, no za kilka dni wróci na miejsce anomalii. A kiedy minie kilka dni i wrócimy, będziemy mogli tam znaleźć prawdziwą dżunglę, pełną naprawdę rzadkich ziół. Oho, zrobił się tu prawdziwy ogród botaniczny. Kto oglądał odcinek o ziołach w Wiedźminie 3, dobrze je zna. Chociaż powiem wam, że połowa tych ziół to pierwszy raz je widzę w Wiedźminie. Czas chyba na zielarski odcinek drugi. Swoją drogą nie wiedziałem, że aż tyle osób się interesuje w ogóle ziołami i wiedziało, że przykładowo jaskółcze ziele naprawdę istnieje i jak wygląda. Sami zielarze, ty, w tych komentarzach tam. Quest numer 3. Mówi się, że najlepsze zostawia się na koniec. Ja się z tym powiedzeniem w dzisiejszym odcinku zgadzam. Dlatego na koniec przygotowałem ciekawostki, a teraz wlatuje najnudniejsza ukryta misja. Nie no, misja jest naprawdę fajna i nawiązuje do Wiedźmina 1. I pokazuje ciekawą historię trolla, który prawdopodobnie uratował życie Geraltowi i innym Wiedźminom podczas ataku Salamandry na Kaer Morhen. Ale przyznać muszę, że naprawdę ciężko przegapić tą misję. Misja ta nazywa się Sąsiedzka Sprzeczka i aktywować możemy ją albo poprzez znalezienie martwego trupojada, kiedy poszukujemy z Lambertem łódki, na której to potem Geralt wypowiada legendarną fraszkę. Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Albo podczas poszukiwań schematu ulepszonych wiedźmińskich spodni cechu wilka.
albo podczas udawania się na znak zapytania i przy okazji użycia wiedźmińskich zmysłów na jednego z zabitych utopców. To jest warunek konieczny, musimy przebadać jednego z utopców. No, chyba że wejdziemy po prostu do jamy tego trolla. Wiemy, gdzie się znajduje. No ale tak jak mówiłem, nie będę ukrywać. Jest niby ukryta misja, ale tych utopców jest k***a tak dużo, że jak ktoś to przegapił, to trochę się zdziwię. Taka ukryta misja, że średnio ukryta, ale dla chcącego nic trudnego. Takie mam tutaj życiowe powiedzenie. Truchło utopca. Ciekawe, co go tak zmasakrowało, bo na pewno nie człowiek. Jeszcze jeden utopiec. Jeszcze bardziej rozszarpany. Sporo tych trupów utopców. Wykonawca wyroków musi być potężnym stworzeniem. To już się robi nudne. Jakieś wielkie bydle wymordowało całe stado utopców. Podążając śladem tych ciał, w końcu trafimy do jaskini, w której ukrył się troll, a który dość mocno zdenerwuje się na nasz widok. Troll? Dawno nie widziałem takiego wielkiego okazu. Musi być bardzo stary. Chyba trochę się zdenerwował. Po pokonaniu trolla przeszukać będziemy mogli jaskinię i znaleźć będziemy mogli stary przemoczony list z rozkazami salamandry. Już trafiłem do przytulnego mieszkanka trolla, to warto się tu rozejrzeć. Nasz poczciwy troll wyraźnie nie lubi utopców. List? Mój troll całkiem sprawnie posługiwał się rękami, ale nie posądzałbym go o umiejętność pisania. Notatka z pieczęcią salamandry. To musi być z czasu ataku na Kermoran. W liście opisany jest tak, jak miał wyglądać atak salamandry, ale niestety lub stety nigdy do niego nie doszło, według planu. Bo do grupy magistra po prostu nigdy ten list nie dotarł. Może właśnie dzięki temu ratując dupę Geralta i innych podczas tego ataku. A może gdyby inaczej zaatakowali, to by Leo przeżył? Dużo pytań, mało odpowiedzi. W każdym razie, dzięki temu staremu trollowi w Wiedźminie wydarzyło się naprawdę sporo. Cały ten ciąg wydarzeń. Gdyby te rozkazy doszły, to mogą zupełnie inaczej się potoczyć. Plany ataku na twierdzę. Niewykorzystane. Troll zajął się właścicielem dokumentów, zanim ten dotarł do zamku. Zdaje się, że sporo zawdzięczamy temu trollowi. A propos śmierci Leo. Nie każdy musiał grać w Wiedźmina 1, żeby wiedzieć, kim on jest. Czas na ciekawostki. Leo był to początkujący Wiedźmin, który zginął w samym prologu w Wiedźminie 1. Nie mówię wam o tak, żeby zepsuć wam ewentualną rozgrywkę w Wiedźmina 1, a dlatego, że muszę, jeżeli chcę wam pokazać tą ciekawostkę. Bo grób właśnie Leo możemy spotkać na jednym z pagórków w Kaer Morhen. Właśnie w Wiedźminie 3. Kiedy podejdziemy do grobu, Geralt będzie miał też coś do powiedzenia. Grób Leo, głupia śmierć, której można było uniknąć. To prawda, Leo zginął dość głupio, ale nie powiem wam jak. Ugrajcie Wiedźmina 1. Albo poczekajcie jak ja ogram na kanale, bo to nawet lepszy pomysł jest. Druga ciekawostka to właściwie nie ciekawostka, ale fajne miejsce, które znajduje się o tutaj. Znaleźć możemy tam po prostu płótno i farby. Kto tam chciał coś namalować, nie wiemy, ale coś czuję, że twórcy chcieli nam pokazać po prostu, jak przepiękną grę zrobili. Popatrzcie sami, jak przepięknie to wszystko wygląda w tym miejscu. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i słuchaj mnie. Słuchaj mnie uważnie teraz, bo to bardzo ważne jest. Redania cię potrzebuje, właśnie ciebie. Wystarczy, że klikniesz pod filmem link o nazwie Discord, a ten link przeniesie cię na taki czaderski Discord, że sam chłopie będziesz w szoku. Nie zwlekaj, dołącz teraz, a my klasycznie widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.